witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Watch Dogs, nazywa się SafeMod. Dzisiaj lecimy oczywiście znowu default, to złapać tutaj. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Na razie muszę dotrzeć do klubu w tym właśnie miejscu. Warunek defaulta, okej. Zaparkujemy sobie tutaj jakoś tak ładnie. Oczywiście nie wiem, czy nie wezmę sobie tego samochodziku większego to troszeczkę. Bo oczywiście lepiej z samochodami jeździć pod tym względem akurat. Kupowanie online, nie, mnie interesuje ten. Zasobne konto, jak najbardziej jest w porządku. I nasze zadanie, zobaczymy co dzisiaj będziemy wykonywali. The Ambrose. Nikki and I used to catch a movie here, not just some dance club. Ifal must know we tripped his alarm. Yeah, he's probably expecting me. Okej, to mamy ustawione, zagłuszacze. Weźmiemy sobie te granaty. Wabików kilka, wytwórzmy sobie, chociaż nikt nie korzysta za bardzo. I zaciemnienie, okej. Weźmy to i to. W porządku, jesteśmy już uzbrojeni, więc możemy teraz iść już. Co pan tutaj ma? Co mamy znaleźć? Wejdź dyskretnie. No dobra. Rozumiem, że mnie nie wpuścisz od taką, proszę pana. Dlatego spróbujemy zrobić coś na zasadzie wabika. No i okej, w porządku. Dobra, uzyskaj profile gości. Okej, dobra. Otworzyło się. Więc teraz mam tutaj gości badać, rozumiem. Okej. Mam uruchomioną zetkę? Mam uruchomioną. Okej, tam ktoś kolejny jest. O, jest kamera. Dobra, będzie troszkę szybciej chyba kamerą tutaj podróżować między nimi. Okej, zhakowany. Kolejny siedzenie telefonu, by znaleźć. Gdzie mi go zaznaczyło? Kolejny cel jest tutaj. Okej. Zhakuj serwer teraz. Gdzie serwer masz? Mój ty kolego. Tam na górze. Okej. W takim razie mam nadzieję, że tam kamerą będę mógł sobie spokojnie dotrzeć. Jest, jak najbardziej. Włam się. Oj, ojku, zagmatwany masz ten układ, wam tak ci powiem, mój ty kolego. Ale dobra, zobaczymy co z tego da się zrobić. Powiedzmy, że tu. Kurde, naprawdę ma zagmatwany ten układ i to strasznie wam powiem. Tu i od dołu, więc musiałbym pierw odblokować ten, a on potrzebuje dojścia z tej strony. Od góry przejście, tu. Kurczę, naprawdę jest trudny układ do rozkminienia, wam powiem. Tak oto na pewno musi być. Ojoj, czekajcie, muszę tutaj sensownie do tego podejść te zadania. W dół mam jeszcze drogę. Okej. Ten sposób, zobacz, to już odblokowałem. Jest jeden tutaj. Teraz w tą stronę, muszę teraz tego odblokować, czyli tak. Tak. Jest zabawa i to fajna, nawet wam powiem.
Dlatego nie ma problemu. Damy radę sobie z tym zadaniem zleconym. Tutaj i tutaj mamy. Tutaj i teraz ten. Jest, dobra, włamaliśmy się. O, jojku. To już jest trudniejsze. Ten jest hardkorowy, wam powiem wręcz. Oh the fuck. Dobra. Będziemy tu jakieś próbowali teraz kminiać, ale już widzę, że będzie słabo i to kurde mocno słabo będzie. O... Tego nie mogę ruszyć, tak szczerze mówiąc, więc tak o muszę pójść. Tutaj od góry potrzebuję sygnał. I tamtego również nie mogę ruszyć, więc od razu się zablokuje tak, żeby do niego nie doszedł sygnał. Bo tu chyba o to stricte chodzi. Tutaj. Dobra, i teraz ostatni już te idą. Okej, udało się. Było ciężko. I co, jesteśmy tutaj na górze. Dobra, kamera jest. Jest nasz kolega. I teraz co mam zrobić z nim, jak sądzicie? O jest, patrzy się na nas. Przyuważył nas chłopak. Skakuj, goń go, dobra. Ale ja nic nie widzę. Okej. Więc teraz już nie wiem, gdzie mam iść. Dawaj. Ej, czemu mi tak sam skręca ten widok? Kurczę, nie wiem czemu nawet. O, teraz już jakieś ganianiny będzie. Tak, będą ataki na mnie, jak najbardziej. Ejku. Ojojku, kurde! Ej, tu jest naprawdę ciężko! Ty co, potrzebuję chyba coś mocniejszego na nich. Dobra. Kurde! Dobra, niestety będzie wsparcie dla nich. To będzie słabe to wsparcie, no ale cóż. Tam coś na górze jest i tutaj ten snajper mnie wkurza. Okej, biegniemy dalej. W takim razie. Tam na górze on jest, czy to widzę? Gdzieś tutaj jest kurde koleś jakiś. Dobra, biegniemy w tym razie. Default's in over his head. Okay, I got him now. Just keep him in range and T-Bone will hack in. Wow! Nie, jeszcze samochodem on pogonił już. A ja napięty jesteś ciągle. Dobra, jest jakieś auto. Damy tak, zaznaczymy sobie go od razu. Okej, jest tam on, dobra. No nie jest aż tak daleko jeszcze, więc może damy radę go jeszcze dogonić tutaj spokojnie. Zraniono cywila, no dobra. Ściągnij dane. Czyli mam jechać jak najbliżej niego i ściągać dane jeszcze przy okazji.
Dawaj, 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 dawaj. Kurczę, on mi tutaj mocno mnie, kurde, atakuje on. Jak widzicie, no nie przebiera w środkach chłop, naprawdę nie przebiera. A ja mam zły samochód do gonienia, bo jest strasznie, strasznie śliski i to jest irytujące, wam powiem. Kurde, jest kijowy samochód, muszę go zmienić, po prostu muszę go zmienić, bo nie mam możliwości go gonić nawet. Kurczę, mogłem chyba wziąć sobie jednak motor. Jak pozorom motor byłby chyba tutaj troszeczkę lepszy dla mnie. Znaczy, coś tam go doganiam, prawda? A to jest ciągle za daleko. Kurczę, mam nadzieję, że nie będę się tylko powtarzać tego zadania. Kurde, samochód wyścigowy by się przydał. Jak widzicie, kurde, naprawdę, tymi autami się ciężko jeździ, ale to zresztą każdy wam powie zresztą, że mechanika samochodów tutaj no nie jest zbytnio dopracowana. Dobra, nie jest źle na razie. Dawaj, 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 przybliż się. Musimy iść bliżej niż 100 metrów, żeby to działało w pełni. Dobra, utracę nawet jeszcze bliżej, musi być około 50 metrów chyba za nim, żeby te dane były faktycznie poobierane. Dobra, ale jak widzicie, nie, źle, 57%. Więc jakoś tam dajemy sobie powoli z tym kolesiem radę. Mówię, bardzo powoli, bo samochód tak się ślizga ten, że to jest po prostu what the fuck, tak wam powiem szczerze. Okej, okay, jesteśmy ciągle teraz za nim i pobieramy jak najwięcej teraz danych przy okazji. Okej, 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 okej. Dawaj, na bok! O, nie daj się tutaj zgubić teraz! A widzicie, co jakiś czas on przyspiesza i co jakiś czas zwalnia. A samochód mi się dymi i to dosyć mocno. Więc muszę szybko pobrać te dane, bo ja nie wiem, ile ja jeszcze wytrzymam w tym aucie. Więc proszę ciebie, zwolnij teraz. Mam tylko już 8%, a tutaj na pewno będzie właśnie stłuczka. Kurde, jakiego jak grzmota wziąłem sobie do tej jazdy, że to jest po prostu masakra jakaś. Ja nic nie widzę, patrzcie się, jaki to jest dym wręcz. Jest! Obezwładnij teraz. W porządku. Zraniono cywila. Szkoda, ale... Nikt nie widział tego? Nikt nie widział, w porządku. Jakaś eksplozja tu jeszcze przy okazji. Obezwładni, zaliczone, więc teraz już chłop nie będzie tutaj irytował. No, ty. Dobra, i kolejny stan defaulta jest zaliczony, więc bardzo przyjemnie wam powiem. I jednocześnie zamówiłbym chyba pojazd nasz. Punkty kolejne mówicie, że mam. Coś by mnie wydał, może wjazd teraz dla odmiany, lepsze koła. Nikt mi nie strzela po oponach, więc nie ma sensu. Wytwarzanie przedmiotów. Mamy premię do koncentracji.
Tego też nie wykorzystuję. Zaciemnienie też średnio używam, więc może jakaś broń. Tutaj potrzebujemy upgrade, ale jak najbardziej w to możemy pójść. Mniejsze obrażenie od wybuchu. A tutaj co bym miał? Dyskretny sprint. Promień wykrywania biegu zawęża się. Wow, to by było fajne, ale pierw pójdziemy w to. Żeby jednak być troszkę bardziej... No, żeby tak nie zginąć zbyt prosto. No i oczywiście standardowo weźmiemy sobie nasz motocykl. Zadanie kolejne poproszę. Dostanę. $223,000 zarobiłem. Fajnie. Brent Ulstar. Pracownik oczyszczalni ścieków. Gdzie to jest? Jak to daleko ode mnie? Tu. Oczywiście nie będę tam biegł, bo to nie ma sensu. Szybka podróż. Tam widziałem, że jeszcze wieży jednej nie mam odlokowanej. Czy dobrze też ją zrobić przy okazji? Ale to może je... Nie, trzeba się kiedyś indziej. Okej. Okay. Samochód. A dokładnie motocykl. Jak najbardziej nam się przyda. Gdzieś tutaj jesteś. Dziękuję ci bardzo, że tutaj do mnie przyszedłeś. Teraz gdzie? Tutaj jest droga. Do której jakoś się muszę teraz dostać. A to nie, chyba nie będzie takie proste aż tak bardzo. Ej, gdzie tutaj jest wyjazd stąd? Motory bardzo fajnie tutaj się prowadzi, naprawdę bardzo przyjemna jest z nimi jazda. Natomiast z samochodami to zostawia bardzo wiele do życzenia. Może to nie był jakiś pokaz jazdy motorem, no ale sami wiecie o co chodzi. No to dosyć przyjemnie jest tutaj oprogramowane. Samochody moglibyście bardziej postarać zdecydowanie. To jest tutaj, więc tutaj jest wjazd. W tym miejscu musimy wjechać. I teraz tutaj jest jeszcze zadanie. Młodsza siostra. Okej, rozpoczynamy. Akt czwarty, niedługo będzie piąty i to będzie już koniec serii. Szkoda troszeczkę, ale dobra. O, tutaj Nikki jest. Obezwładni. I hakuje telefon od hakera. Just in case.
Tu nie ma filozofii, kobieto. Już się nauczyłaś. We gotta move. Listen to my voice. I think I killed him. Nie, nie będę jej prowadził? Serio? Ojojku, ja będę prowadził. Jakaś kolejna. Teraz tak, tego muszę się pozbyć, kolesia. I tam kolejnego. Tam jest winda. Tędy przejdę jakoś? Chyba tak. Dobrze, tam się schowa. Co tam mogę z tym kolesiem zrobić? Nic. Ale tego mogę wysadzić. I na pewno on zareaguje na to. Tamten zareagował na to. Jojku, jojku, czemu tak dziwnie poleciałaś? Kobieto, nie o to mi konkretnie chodziło, no ale okej. Tu i tu mamy kolejnego, dobra, pójdźmy teraz na tą kamerę w takim razie. Tu jest przejście. Ona jest tu. Potrzebuję inny widok. Inną kamerę, powiedzmy tą. Na pewno taką. Muszę osłonę aktywować. Ona jest tutaj. A stąd, żeby przejść, musi iść wokoło. Kurde, aż tam. Faktycznie. No dobra. Oj, kurde, to nie będzie takie proste, wam powiem. Muszę tutaj mniej więcej drogę jakoś wybrać. Tu jest wejście. I coś z tym kolesiem dałoby się zrobić. Jakby mi kazał jej tam przebiec, dałaby radę? Jak sądzicie? Wiecie, tutaj o, w tom jest, żeby ona przebiegła koło niego i schowała się za tym. Tu muszę to zobaczyć jakoś mniej więcej to miejsce, żeby tej wysłać ją tutaj. O, w tom jest, żeby ona po prostu przebiegła. Tu, tutaj, dokładnie w to miejsce. Koło niego. Nie mogę go zagłuszyć ani nic, więc to jest kijowe. Tu pójdzie, poszłaby tutaj i wtedy by obeszła go. Zaraz zobaczymy, czy tak się uda. Ok, przyuważył, ale nie wiem konkretnie o co, come on. Dobra. Ok, nieźle, jesteśmy już troszkę dalej, idziemy dalej do kolejnej kamery. I teraz taką. Jeszcze przebiegałaś na drugą stronę, oczywiście. Ja potrzebuję tą kamerę tutaj z tej strony teraz złapać. Poza zasięgiem? Czemu? Bez sensu. Tu, tu, tu i tu. Tu jest z napojami. Tu jest kolej. Aktywujmy to. A tu się podnosi. Eksportuj tutaj aż. Tu jest winda. I tam ktoś jest w środku, ale dobra, to jest inna sprawa. Te drzwi będę mógł pewnie otworzyć, żeby on zareagował na te drzwi. Dobra, więc teraz tak, już mniej więcej chyba wiem, jak to trzeba zrobić, tylko tak, ten musi odejść. To wyślemy na drugą stronę. Czemu ta kamera poza zasięgiem? Tego nie mogę zrozumieć, naprawdę. Kurde, potrzebuję jakąś kamerę gdzieś w tych rejonach. Dobra, biegnij na chama, kobieto. Okej, tak, teraz mam tego typka.
Spróbuj może za niego pobiec. Udało się, udało się. Dobra, jesteśmy aż tutaj. Teraz ona ma pójść do samochodu. Więc my zrobimy teraz tak, otworzymy te drzwi. On nie zareagował na to. Teraz tak, najbliższa kamera tutaj jest w tym miejscu. Teraz tak, tu na górze jest snajper. A ona ma wejść tutaj do samochodu, tak? Nie. Ona ma zejść na dół, wejść do góry? Gdzie jest wyjście jej? Tutaj chyba. W tym samochodzie, dobra. Drzwi. Zamknięcie, otwarcie, nic tam nie daje. Windę ruszę oczywiście. I wtedy on podejdzie do windy. Weryfikować, o co chodzi. Tu było wysać i to chyba rozwaliło jego od razu przy okazji. Make a run for that car. Get in and drive. Don't look back. Okej, chyba się udało. W takim razie. Opuść obszar. Toczy się do mnie. You're in the clear. But we need to get you and Jax out of town. Dobra, nieźle nawet. Kurczę, poszło mi. Nie lubię takiej po prostu misji, no się takiego chodzenia głupiego, no ale jest okej. Jak się wbiłem w samochód. Ale to było piękne. 3 punkty. Strzelanki tamtego nie mogę rozwinąć ciągle, szkoda. Tego też nie rozumiem, bo potrzebuję mieć te inne zadania powykonywane. Niestety. A tu brak punktów. Okej. You think Nikki's safe? You think this is over? It's over for Nikki, but not for you. Not to spoil the plans, but company's on the way. Chicago police just got a big tip on the vigilante. This all a game to you, Damien? Oh, sure. It's just a game. I'm in it for the yucks. You've disappointed me, Aiden. We were partners. You blame me for what? Ambition? I blame you for your greed. I need to go. Your hypocrisy is stifling. Drive safe, partner. The cops are hungry to catch you. A, policja po mnie jedzie. Czekajcie, skoro policja jedzie, to ja potrzebuję zagłuszacze utworzyć. To one już faktycznie były ustawione. I dobra, ale wiecie co? W tym miejscu chyba skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on wam się spodobał, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Watchdoga. To na razie wszystkim.